Serdecznie witam Panie i Panów członków Rady Dzielnicy 16 Wilczycy. Witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Stwierdzam obecność Państwa radnych liczby zapewniającej kworum. Otwieram 26. sesję Rady Dzielnicy 16. Wobec braku uwag do protokołu z 25. sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie. Przedstawienie projektu porządku obrad. Proponuję ustalenie porządku obrad. Projekt porządku obrad został przekazany do Państwa skrytym pismem dnia 20 listopada 2012 roku. Projekt porządku obrad obejmuje pierwsze ustalenie porządku obrad, sprawozdanie spraw bieżących zarządu, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy Braku, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków dla zamierzenia inwestycyjnego budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce 454/1, 454/2, obręb 44 Nowa Huta oraz wjazdem na działkę 160-12, 160-14, obręb 45 Nowa Huta przy ulicy Bulwarowej w Krakowie. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków dla zamierzenia inwestycyjnego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zagospodarowanym terenem obejmującym miejsce podstawowe, drogi wewnętrzne, chodniki dla pieszych, małą architekturą na działce 5/7, 5/9, 5/31, 5/28, 5/32, 5/33, obręb 8 Nowa Huta oraz z przebudową ulicy Łopackiego na działce 24/9, 244/2, obręb jak wyżej infrastrukturą techniczną obejmującą budowę sieci przełącza wodociągowego, a w sieci przełącza kanalizację wolnospławnej oraz przełącza gazowego na działce 5/7, 5/9, obręb jak wyżej oraz wjazdem 6 na działce 5/9, obręb były przy ulicy Łopackiego w Krakowie. Punkt 6. Oświadczenia komunikatu. Zarząd przygotował wnioski wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji. Pierwsze. Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii projektu budowy parkingu przy ulicy Andegaweńskiej, osiedle Kazimierzowskie 29/30. Projekt uchwały zarządu druk numer 200. Pozytywnie opinię przedstawiony projekt budowy parkingu przy ulicy Andegaweńskiej uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, ale ja wiem, ale żeby wiedzieć, bo tam się nie liczymy. Nie potrzebne. Czyli pierwszy wniosek o rozpoczęcie projektu budowy parkingu przy ulicy Adnegowańskiej, osiedle Kazimierzowskiej 29/30. Projekt uchwały zarządu druk 200. Kto jest za wprowadzeniem pod obrady sesji tego wniosku? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został wprowadzony. Wniosek numer 2 o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii projektu budowy parkingu w osiedle Kazimierzowskim 15. Projekt uchwały zarządu druk numer 201.
przystępujemy do głosowania. Głosowanie wniosku na wprowadzenie pod obrady sesji. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Został wniosek przyjęty. Wniosek numer 3. O rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych przed blokiem numer 11 w osiedlu przy Arce. Projekt uchwały zarządu druk 202. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. Wniosek numer 4. O rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia budowy miejsc parkingowych przy ulicy Uniwersału Połanieckiego, projekt uchwały zarządu druk numer 203. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję wszystkim. Czy są wnioski do proponowanego porządku obrad grupy radnych? Nie widzę. Dziękuję. Stanisław Burba. Proszę Państwa, ja mam w punkcie 10 i 11 rozpatrzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w Rady Dzielnicy, ale to wysłuchujemy. Także, że prawdopodobnie Pan Przewodniczący. Te, ewentualnie te dwa punkty porządku obrad będą zgłaszane w trybie nagłym, czyli w czasie trwania sesji. Ale to jest zależne od tego, z jaką informacją Pan Przewodniczący przyjedzie z urzędu. Więc to nie jest... Ale które punkty? Nie, 10 i 11. Więc one tutaj... Są na razie. Ale nie. Ich nie ma. Ich proszę traktować... Na ten czas nie ma. Nie ma ich. Nie ma. Ich po prostu nie ma. Na ten czas ich nie ma. Są gotowe do użycia. Stwierdzam, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie z spraw zarządu przedstawi członek zarządu Bożena Czerwodzeszka. I pan Stanisław Burmistrz. W miesiącu listopadzie zarząd spotkał się na 5 spotkaniach roboczych. Poszczególni członkowie zarządu uczestniczyli w różnych spotkaniach. I tak, przewodniczący Sławomir Góra spotkał się z panią dyrektor trzeciego RFO, gdzie rozmowy dotyczyły budowy nowej sali gimnastycznej. Z Zikitem w kilku sprawach. Pierwsza to były bieżące zadania remontowe, jeszcze tegoroczne. Kolejne to utrzymanie zieleni na terenie gminnym oraz na terenie szkół i przedszkoli. W Zykicie Wydziale Architektury spotkanie dotyczyło parkingu na osiedlu Kazimierzowskim. Został też dokonany przy obecności przewodniczącego objazd zadań na 2013 rok, które dotyczyło remontów i inwestycji. Szkoła 82 brał udział w konkursie piosenki polskiej oraz obecnie jest na spotkaniu z przewodniczącym dzielni, z przewodniczącym Rady Miasta. Pan Stanisław Malara brał udział
6 nowochódzkim przeglądzie twórczości dzieci przedszkolnych. Uczestniczył tak samo w ślubowaniu turnusu 22 dziennego Studium Aspirantów Urzędnictwa. Brał udział w obchodach Święta Niepodległości oraz konferencji Duszpasterstwa Środowiskowego Arcydiecezji Krakowskiej dotyczącej lat 45-89 oraz w spotkaniu z ministrem Zdrojewskim. Tutaj to spotkanie dotyczyło Muzeum PRL-u i Święta Nowej Budy. Pan Stanisław Bury uczestniczył w wykupie gruntów spotkaniu, które dotyczyło kwestii wykupu gruntów, nie w samym wykupie oczywiście, na osiedlu kościuszkowskim, pod parkiem na osiedlu kościuszkowskim 6. Brał udział w objeździe doposażenia ogródków jordanowskich oraz był w Straży Miejskiej, gdzie brał udział w naradzie, która dotyczyła kwestii śmieci na osiedlu kazimierzowskim. Ja też przygotował, jak zawsze, dzisiejszą prezentację. Pani Grzegorzyk brała udział w koncercie laureatów Festiwalu Betonowskiego. Pisma, które w tym czasie wyszły z Rady Dzielnicy, były skierowane do NPO, które dotyczyła sprawa posprzątania z naszych ulic i chodników zalegających liści. Do Zarządu Budynków Komunalnych na Żółtej Jesieni 14. Tu skierowaliśmy pytanie o legalność i o zasady, według których można posiadać w domach butle gazowe. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o przekazanie nam wyników kontroli koszy i wózków sklepowych. Do ZIKIT-u to jest szereg pism, między innymi pismo, które dotyczyło pytania o tonaż samochodów, które podjeżdżają, obsługują w sumie sklep Polo na osiedlu kazimierzowskim. Naprawa ławki na plantach koło Wysokiego 3B. Naprawa ławek na Albertyńskim koło bloku 28, między blokiem 21-19 koło Lewiatana. Wycięcie trzech krzewów na Uniwersału Połanieckiego, usunięcie dwóch studni błękitnowych, które znajdują się na ulicy Jordanowskim na lotnisku. I ostatnie z pism dotyczyło ograniczenie wjazdu samochodów do 3,5 tony na ulicę Andrzeja Miejską. Do Straży Miejskiej poszło pismo w sprawie usunięcia wraku na ulicy Urbanowicza, posprzątania wysypiska śmieci koło stacji trafu na Kazimierzowskim 29, usunięcia samochodu na Strusia 6, starych mebli przy Arce 18 i śmieci, które zalegają w okolicy zarówno koło przedszkola na osiedlu Jagiellońskim. Do prezydenta miasta Jacka Majkowskiego poszło jedno pismo w sprawie realizacji światłowodu i monitoringu przy Zespole Szkół Gastronomicznych, a drugie dotyczyło zakupu i montażu kamer na terenach gminnych. Do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa pismo informujące, że nie będziemy uczestniczyć w obradach Okrągłego Stołu Oświatowego. Do Domu Kultury Korczak informujące o niemożności przeniesienia jeszcze w tym roku środków, które się ten dom kultury do nas zwrócił. Do Straży, Policji i MOPS-u prośba o udzielenie informacji w sprawie kolejnej osoby z osiedla Albertyńskiego, która stara się o ponowny najem lokalu. Do przedszkola 113 dotyczyło pismo pielęgnacji zieleni. Została udzielona odpowiedź jednemu z mieszkańców dzielnicy odnośnie remontu przejść przez rondo Hipokratesa, a innemu mieszkańcowi w sprawie wykonania chodnika koło na lotnisku, gdzie okazało się, że jest to planowany w roku 2013. Urząd Miasta Krakowa widział sprawę tęczy. Tutaj przesłaliśmy zadania dla niepełnosprawnych na 2013 społecznych. Tak, społecznych. Zostało też napisane pismo do
zastępcy przewodniczącego dzielnicy drugi, w którym odmówiliśmy udziału w imprezie w Crack Gol 2013 i do przedsiębiorstwa budowlanego Start. Tutaj zostało wysłane zaproszenie na dzisiejszą sesję inwestora chodzi o budowę na ulicy Łopackiego. Inwestor został zaproszony na godzinę 18. Dziękuję. Proszę o przedstawienie członka zarządu Stanisława Dworzyna. Proszę Państwa, delegowania odbyło się 5 delegowań. Pani Zaręba Maria odbył pneumatonika przy szkole SP 86 do ulicy Szajnowicza oraz w Królowej Wolnej Szewczyk, pan Szewczyk Tomasz odbył częściowy remont rąba Maczka. Pani Hałacińska odbył bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich. Pani Aksamit odbiór ogrodzenia ogródka jordanowskiego w sieci Strusia 6. I pan Adamek Robert odbiór doposażenia ogródków jordanowskich. Proszę Państwa, po kolei prezentuję te zadania, które zostały wykonane. Niemniej jednak umieściłem slajdy z tych zadań, które były przed remontem. I tutaj mamy przed wykonaniem chodnik od SP 86 do ulicy Szajnowicza. Tak to wyglądało. Te dzieciaki to maszerowały w takim błocie. Było wilgotno. No i w tej chwili został chodnik wykonany i tak to wygląda. Pani odbierająca, pani Zaręba Kowalska Maria Teresa. Proszę na napisy tam nie patrzeć, bo mi się w ostatniej chwili to dopiero zobaczyłem. No ale chciałem jak najbardziej wyeksponować chodnik, a nie napis. Następnie to samo zadanie, ta sama odbierająca pani przed chodnik przed wykonaniem obok szkoły Selezjan. Ten chodnik został całkiem taki zdewastowany i widać takie wgłębienia po lewej stronie. Prawdopodobnie MPO wykonywało jakieś tam naprawy w tym podłożu i źle to zostało chyba wykonane. I ten chodnik trzeba było niestety ale doprowadzić do pełnej używalności. I tak teraz wygląda ten chodniczek wykonany. Drugi, jeszcześmy takie odgałęzienie tego chodniczka zrobili z tych samych płyt, co się odzyskali tutaj z prawej strony. Położyliśmy, gdzie były takie dosyć niekorzystne terenowe zagłębienia. Odbiór częściowy remontu ronda Maczka i tutaj, proszę Państwa, zwracam uwagę, jak to wygląda, bo nie całkowicie zostało to rondo wykonane i proszę zobaczyć, brak jest obrzeża i no nie ma gałęźników, w związku z tym coraz mniej jest dni, jest ta trawa i no i ten cały piasek zostaje wyrzucony na ulicę. I tu jest częściowo wykonane i pokazałem częściowo ten krawężnik, który jest przykonany. No i myślę, że w przyszłym roku będziemy w miarę możliwości uzupełniać krawężnik. Odbiór częściowe, bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich, pani odbierająca, pani Hałacińska Halina. Tu było nadmienione o tych studniach. Te studnie, proszę Państwa, no tak wyglądają na ogródku jordanowskim, na lotnisku i to poszło pismo zarządu, żeby no, likwidację tego zabytkowych tych studni. Następnie odbiór ogrodzenia ogródka jordanowskiego osiedle Strusia, odbierające od pani Aksamit Ruszula. Zostało wykonane ogrodzenie całościowe ogródka, to jest po lewej stronie i po prawej stronie
Są dwa wejścia do tego ogródka, bramki, które no, tutaj nie uwidoczniłem, ale w innym pliku mamy. Odbiór doposażenie ogródków Jordanowskich, odbierający pan Adamek Robert. I tutaj pokażę, co zostało wykonane. Osiedle Jagiellońskie 9 został dostawiony właśnie taki domek po usunięciu drewnianych, zgniłych poprzedniego domu. No, widać to, że jest to urządzenie. Następnie Albertyńskie 30. Karuzela, tak to typu Staś, kręcąca się w kółko, został ogródek doposażony w to. Następnie doposażenie ogródków Jordanowskich osiedle Strusia 18. Jest to ten nowy ogródek, któryśmy przenieśli z tego asfaltowego na część tutaj, bym powiedział, na plan wieńczycki. I tu najwięcej mieliśmy do tego ogródka puwar, ponieważ zostało źle wykonane podłoże i dosłownie jak się stanęło obok tego tych urządzeń, to się uginało. Baliśmy się, że to z biegiem czasu zostanie, zapadnie się. No i zgłosiliśmy wykonawcy, że nie dostanie protokołu dopiero jak usunie te rzeczy i na polecenie odbierającego pana Adamka miał być wydany ten protokół. I pan Adamek stwierdził, że zostało to usunięte i zostało poprawnie zrobione. I tu jest w tym miejscu pokazane nogi, pokazane w tym miejscu te najważniejsze ugięcia. Obok tym. Następnie Strusia 18, karuzela została doposażona w ogródek, taką karuzelę czteroramienną. Doposażenie na odetnisku 6, oczywiście ustawkę miejscową, jako urządzenie nowe. Tyle, jeżeli chodzi o odbiór. Dziękuję bardzo członkom zarządu. Państwowe zdanie z zarządu. Czy ktoś z Państwa przynosi troszeczkę? Ja mam tylko małą uwagę, bo troszeczkę mi się nie podoba, że ona się tych studni artezyjskich, że niszczymy tą małą architekturę. Bo moim zdaniem jest to taki mały symbol, gdzie wszędzie w Europie się dba o te stare studnie, stare miejsca, gdzie można sobie wziąć wodę. Już nie będę komentował tego, że niektórzy ludzie z tego korzystają, czy małym zwierzętom, czy psom, czy biorą tą wodę, ale naprawdę to jest ładne. Jak się to odrestauruje, to fajnie wygląda i szkoda, że takie rzeczy likwidujemy, a zostają tylko po prostu ładne, to nawet nikt z tego nic nie będzie miał. Taka moja uwaga, że może następnym razem byśmy się zastanowili, czy jakoś tanio tego nie naprawić, niż likwidować. Ja prosiłam o odlotu 12, tą studię, żeby ją właśnie udrożnić. To już dało, już parę miesięcy. Zdanie radnego Żywczyka. Dziękuję bardzo. Pomyślimy na Komisji Infrastruktury. Zrobić to od nowa to jest koszt, a zniszczyć jest łatwo. Kiedyś funkcjonowało, kiedy brakowało woli. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, przepraszam. Panie Nowicki. Tak, ja chciałam jeszcze zapytać w kwestii okrągłego stołu o krótką informację, dlaczego członek zarządu nie będzie Rady Dzielnicy 16, nie będzie uczestniczył w obradach. Ponieważ właśnie nic nie wiemy na ten temat, dlatego też... Pan Przewodniczący przyjdzie i no postaram się, żeby to Pani powiedział. Dlaczego w ogóle stołu został dzisiaj zebrany? Nie mamy informacji, pan przewodniczący, to wyjaśni nam oświadczenie. Strona związkowa się zerwała. Proszę Państwa, jeszcze mam jedną uwagę do sprawozdania zarządu. Chciałem
podziękować tym paniom radnym i panu radnemu, którzy reprezentowali dzielnicę 16 na 6 przeglądzie twórczości dzieci przedszkolnych. Także ja nie byłem tylko sam z zarządu, ale godnie reprezentowali radni 3 panie i 1 pan. Dlatego to miało inny wymiar niż gdziekolwiek. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, mam 2 jeszcze uwagi porządkowe. Otóż Państwo radni otrzymali ponownie ankiety. Jeśli ktoś zdecyduje się nie pod przymusem, ale dobrowolnie wypełnić tą ankietę, panie znane nam czekają na to. Jeśli nie będzie wypełnione, no to nie będą tutaj nieskończoność czekały, żeby namawiać kogokolwiek. To jest jedno. I to proszę o to, żeby podjąć decyzję jak najszybciej. A panie będą bacznie obserwować te poczynania. Następna uwaga na panu przyszło chyba ze spółdzielni. Tak, nie jest. Czekam. Osiedle Niepodległości. Osiedle Niepodległości. Chcielibyśmy załatwić to szybko i zostanie przeszkodzie przeprowadzać. Bardzo proszę. No tutaj to widzicie. Po prostu nie ma tam toalety na Rondzie Kosmyrzowskim. Proszę Państwa, moje nazwisko Jasiński Marian. Jestem mieszkańcem bloku 11. No to jest zrobione zdjęcie z naszego monitoringu, który mamy założony na naszym bloku. To jest na co dzień. Potrzeby fizjologiczne załatwiają wszyscy tam. Tak stoją na przejściach, bo są nieoznakowane, a dzielnica przejęła ulicę. Tutaj Państwo zobaczycie następne takie zdjęcia. Ja po prostu, gdzie są utwardzone przejścia, to tam stają auta i to data jest, to są świeże zdjęcia, po prostu aktualnie, z jednego miejsca tylko. Natomiast jak Państwo by przyszli tam i zobaczyli, o tu jest przejście, które jest w stronę sklepu nocnego i w stronę zbliżenia do Ronda Kosmyrzowskiego, po prostu tak stoją, przewężenie ulicy następuje, ludzie będą chodzić, omijać auto po trawie, zaraz Państwo zobaczycie, jest tych zdjęć kilkanaście, po prostu to co zrobiłem to ten. Materiał ten można sobie przekopiować, jak Państwo macie ochotę, żebyście mieli podstawę. O, tak stanął autem na przejściu i poszedł na zakupy, prawda? Ja nie wiem, czy to, może dlatego, że nie, może ze wsi, bo rejestracja KRA była. Nie obrażać wsi. Przepraszam. Słowo wieś to jest obraza. No tak stanął, jak umiał, tak, nie? To. Ze wsi lepiej jest, jak miastowi. Wiem, podrzucają śmieci. Pod śmietnik. Taczkami. Wie pan? O, tutaj jest następny kwiatek. Fajnie się wymija. No. Po prostu, o, tu znowu inny. To jest data, każdego auta inna, to nie jest przypadek, że o, tutaj też pada, prawda, i też dwa autka, i też 11. Tak. Tak stoją w górę. Bardzo proszę o spokój. To jest od strony Tomeksu. To jest od strony Tomeksu. Już tak po prostu stają. Może ja podpowiem takie pytanie, które akurat. Można wezwać